Dużo widziałem w życiu, ale czegoś takiego to nie widziałem jeszcze. 50 się zgięła. Słuchajcie, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Powiem wam szczerze, że ja jestem załamany w ogóle tutaj tym wszystkim. Jakoś tak, nie wiem, będę chyba niespokojnie spał przez najbliższy tydzień. Pomimo tego, że ja tego nie robiłem w ogóle. To jest najciekawsze. Dla mnie, nie wiem o co tu chodzi, ale dla mnie brakuje po prostu odpowiedzialności dla osoby, która planuje takie w ogóle montaże, w którym miejscu ma być to zrobione. Jeżeli ta osoba mnie ogląda, to zaraz przedstawi swój punkt widzenia, dlaczego twierdzę, że tak po prostu jest niebezpiecznie. Dołożyliśmy jeden, ten był, dołożyliśmy ten z podporą. Tu się wgryźliśmy w krokiew, która jest z tyłu. Wystarczy tylko przesunąć tą całą instalację w lewo i się do krokwi wpiąć. Po prostu. Ile byście tu nie zrobili tych wszystkich podpór, i tak w ostatnim miejscu tam działają siły na maszt. I on się w tym miejscu albo wygnie. Złamać się raczej nie złamie, no raczej 50. Chodzi o to, że to cały czas pracuje, nawet jak daliśmy te podpory, zobaczcie, jak ja ruszam teraz ręką, to będzie cały czas pracować. Pokażę wam, jak to jest przykręcone w ogóle od spodu i do czego to jest przykręcone. Tu jest zamocowane są tutaj te maszty. Teraz zobaczcie brusa. Tu jest zamocowany maszt dolny, tam jest górny. To jest tak samo. I wystarczyłoby, żeby się wgryźć po prostu w tą krokiew, w tą belkę. A jak nie, to trzeba było dać taką belkę, kupić, w poprzek ją zamontować i do tej belki się wgryźć. I zawsze jest stabilniej. Czyli jeden na górze robimy, drugi na dole. No jakąś konstrukcję po prostu do tego. To trzeba przewidzieć na etapie po prostu już wcześniejszych prac. No bo tu masz to, nie? No tu masz jedno mocowanie, tu jest drugie, to tu damy trzecie, w to się trzeba przywiercić na wylot. Śruby trzeba kupić takie długie, bardzo długie. Czy kupimy to? Takie szpilki. Czy kupujemy szpilki i nie będziemy ciachali? No. Tak oni robili, nie? Tak, szpilki, ale grubsze bym dał. Bo tam naprawdę będzie tą anteną bujać. Napisgało na prawo będzie i na lewo. Buja kasza będzie cały czas. Mamy tutaj styropian. Pod styropianem mamy płytę OSB i to wszystko. Tu nie ma żadnego muru, żadnych cegieł. To jest przykręcone do płyty OSB. Od początku tego miejsca, gdzie się kończy uchwyt, aż do końca rury jest, nie wiem, z 2 metry. Jak my powiesimy 16 kg na 2 metrach do góry, na 50 rurze, ona się ugnie. Moi drodzy, no praw fizyki nie oszukamy. Maszt mamy zamontowane na dwóch obejmach, a na górze mamy bardzo ciężką antenę satelitarną. Ciężar tej anteny jak gdyby próbuje ten maszt nam złamać w tą stronę. I tutaj on się łamie. Zawsze się łamie w miejscu ostatniego podparcia. Tam gdzie ostatni element trzyma nam ten maszt. Gdyby antena była zamocowana w tym miejscu, działają również siły, które próbują nam ten maszt tutaj od tego dołu złamać, bo tu działa siła w tą stronę. Będę to tak nazywał, wiecie, nie ciepiajmy się tutaj na nazewnictwo. Chodzi o to, żeby łopatologicznie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Teraz co zrobić, żeby zmniejszyć siły działające, te siły niszczące, łamiące, wyginające w tym punkcie na ten maszt. Możemy, moi drodzy, antenę obniżyć. Obniżając tą antenę w dół, w tym momencie zmniejszamy siły działające na ten maszt w miejscu jego ostatniego podparcia, ponieważ zmniejszamy ramię. Ramię się zmniejsza, to tak jakbyśmy odkręcali w samochodzie koło. Byśmy mieli krótki klucz do odkręcania koła, no to niestety będziemy musieli użyć większej siły. Jak mamy dłuższy ten klucz, czyli dłuższe ramię się robi, siły używamy mniej i my jesteśmy bardziej efektywni. Musimy tę antenę jednak zamontować w tym miejscu. To co możemy zrobić, żeby zredukować te siły działające niszczące na ten maszt? Możemy zredukować masę. 16 kg tej anteny możemy zrobić, żeby to było 8 kg na tym szczycie masztu.
I w tym momencie na teramie działa mniejsza siła, bo ta antena po prostu jest lżejsza. Nie możemy zmienić jej średnicy, ponieważ 120 cm to jest wymóg rozporządzenia, jakie jest obligatoryjnie używane na budynku zbiorowego zamieszkania. Tego nie możemy zrobić. Ale co możemy zrobić jeszcze? Możemy jeszcze zwiększyć średnicę tego masztu. Zamiast takiej średnicy będziemy mieli średnicę taką. Poprawi to sztywność masztu? Poprawi. Zmniejszy jego tendencję do wpadania w wibracje? Zmniejszy. Możemy też powiększyć grubość ścianek takiego masztu. Zamiast takiej ścianki grubej może być taka ścianka gruba. To też poprawi sztywność tego masztu i zredukuje te destrukcyjne działanie tego ramienia na ten element, który, moi drodzy, tutaj jest najbardziej newralgiczny, jaki może być. Projektant projektujący taką instalację może obliczyć, jaka musi być średnica masztu, jaka gruba ścianka, z jakiego materiału ma ten maszt być zrobiony, tak aby te siły działające niestety przy tej długości były jak najmniejsze dla tego masztu, żeby on po prostu się nam nie odkształcił, nie złamał, nie wygiął. Oczywiście jest jeszcze kolejny sposób taki, żeby po prostu dołożyć w ostatnim możliwym miejscu kolejny punkt odparcia. I w tym momencie zmniejszamy ramię, bo jest tylko takie, czyli zmniejszamy siłę, które działają na ten ostatni punkt podparcia tego masztu. Dlaczego, moi drodzy, jest tak ważne, żeby zakotwić jak gdyby dobrze te nasze elementy mocujące? Tu jest styropian. Tutaj, moi drodzy, w tym momencie jest ściana właściwa. Mamy tutaj te elementy, które wchodzą nam do styropianu. Tego czwartego nie będę rysował, żeby to było bardziej logiczne. I teraz, jeżeli mamy siły działające na tą antenę, one będą działać w największej części w dół, bo antena jest ciężka, ona ciągnie jak gdyby ten masz do przodu. Siły w dół ciężaru masy tej anteny plus masa tego masztu, bo zwiększając średnicę, zwiększając grubość ścianki, zwiększamy masę całego masztu, więc całej instalacji. No i też jeszcze destrukcyjny wpływ wiatru, który będzie bujał tą anteną w zależności od jego kierunku. Ale z jakiego kierunku by, moi drodzy, w tą antenę nie bił, ta antena zawsze będzie nam drgać po prostu w jakiś sposób. Tu będą cały czas drgania. I świetnie opisywał to w odcinku Jakub Kulecki. Jeżeli mamy siły, które działają w dół prężą, w dół jest ciężar i jeszcze mamy wiatry z wszystkich stron, to w tym momencie siła działa na cały maszt. On się oczywiście w tym miejscu łamie, bo tu się kończy jego punkt podparcia, ale siły działają na cały maszt. Jak wiatr wieje w tą stronę, to on się nam na dole odgina. Jeżeli siła działa w dół, czyli masa działa w dół, to w tym momencie te kołki próbują się wyrwać, te próbują się docisnąć. Tak samo działa tutaj to w ten sposób. Te się próbują wyrwać, a te się próbują docisnąć. Podobnie jest z prętami. Pręty się po prostu uginają. Wszystkie po kolei się ugną. Podobnie jest, moi drodzy, z tymi elementami tych naszych uchwytów. One będą miały też tendencję, żeby się uginały. Albo się będą uginały, albo będzie w tym punkcie to, co ja często pokazywałem, mamy uchwyt typu L, czyli jest blacha, jest rurka L. To, co się dzieje, gdzie pęka uchwyt, a gdzie się wygina? Tu na spawie, czyli w miejscu, gdzie jest połączenie, tu w tym miejscu pęka. On wam tu nie pęknie, ani tu się wam nie wygnie, tylko tutaj po prostu pęknie. Jak sobie spojrzymy od góry na ten uchwyt, o, to jest coś takiego, no może trochę zły przykład, ale ten, to on się potrafi po prostu wygiąć w tą stronę od wiatru. Czasza się nie przestawi, ale uchwyt się wygnie. Dlaczego został ten trzeci uchwyt? Dlaczego my żeśmy go nie wyciągnęli? Tu o ten uchwyt chodzi. Dlaczego my żeśmy go zostawili? Z dwóch powodów. Po pierwsze, no tu by zostały dziury, więc trzeba by było to czymś zabezpieczyć i no nie wyglądałoby to estetycznie, ale po drugie, siły, które działają, czyli ta siła ciężaru tego całego zestawu, tej anteny plus ten maszt, one działają na te wszystkie punkty podparcia, które są tutaj w tej elewacji, plus na te szpilki wszystkie. I ta siła rozkłada się na te trzy rzeczy. Nie na dwie, tylko na trzy. Dlatego lepiej sobie to zostawić. Nawet można dołożyć czwartą podporę na dole. Nam najbardziej zależy, żeby tutaj, w tym miejscu działały jak najmniejsze siły, żeby nam się ten masz nie wyginął, no bo jak się będzie masz wyginał, to będziemy tracić od elewacji, no i będziemy tam ciągle przyjeżdżać, ciągle to poprawiać.
przy 16 kg, moi drodzy, nie wiem, czy jesteście to sobie w stanie wyobrazić. Czy ktoś jest sobie w stanie wyobrazić 16 kg? Bo nie wszyscy chodzą na siłownię, nie każdy miał hantel 15 czy 20 kg w ręce. Natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo duża siła, spotęgowana oczywiście działającymi wiatrami. To jeszcze są do tego wiatry, które potęgują tą siłę. Wyszło pan. Dobrze. Trzeba było poluźnić śruby. Kurde, wrąbało to wszystko, już się wtopiło. No, to daliśmy pręty dziesiątki. Śrubę damy kontra na krokwy i z drugiej strony zaszczał. Gdzie chodzić? Co sobie zrobiliśmy takie coś, że jak będę przekręcał, to nie będzie się okręcać. Krokiew ma 14, śruba musi nam wystawać 2 cm, czyli musimy na 16 zrobić końcówkę, żeby nam się śruba o krokiew zaparła, bo tam nam przeszkadza, nie? Więc 2 cm zostawiamy z tamtej strony, no i idziemy rzeźbić. No dobra, kręć. Jeszcze trochę. To jak to będzie dowalone, człowieku, to będzie kurde. Jak tu się wygnie, to do 17 dochodzi. Więc ja tak to zostawiam, ale nie podpisuję się pod tym w ogóle, kompletnie. Tu powinno być według projektu wygospodarowane jakieś miejsce na czasze, ona powinna być schowana. Wiatry najczęściej wieją od tamtej strony. Zanim zaczniemy regulować wzmacniacze i multiswitche, zerknijmy sobie na pozostałe budynki. Mamy tu ten sam zestaw anten. Na szczęście ten budynek, jak i pozostałe cztery są ustawione inaczej, to znaczy będzie można czaszę schować. Jak zapewne zwróciliście uwagę, czasza wisi na maście o mniejszej średnicy niż zestaw anten naziemnych. Śruby albo niedokręcone, albo się poluzowały, tego już do końca nie wiadomo. Antena UHF zamontowana została puszką do góry, to się dosyć często powtarza. Słuchajcie, ta puszka w antenach dipola powinna być zamontowana od dołu anteny. W tej puszce jest specjalny otwór technologiczny lub dwa otwory do odprowadzania z wnętrza wilgoci. Zamiast anteny VHF do MUX 8 jest zamocowana antena CDMA. Pomijam mi fakt polaryzacji, bo powinna być ustawiona w polaryzacji poziomej, ale pytanie, kto sprzedaje antenę CDMA do odbioru multiplexu 8. Antenę UHF oczywiście obracamy puszką od dołu. Niestety brakuje elementu łączącego trzy nośniki dyrektorów. Podczas montażu tej anteny ktoś po prostu tego nie zamontował. Antena za jakiś czas się na pewno rozczłonkuje. Czasza anteny mocno pokrzywiona, poobijana z licznymi śladami ognisk korozji. Maszty zostały oczywiście przełożone, antena satelitarna obniżona tak, aby wiatr jej już krzywdy nie robił. Kolejny budynek, znów powtórka z rozrywki. Zamiana masztów, grubszy dajemy do sadki, a cieńszy oczywiście do anten naziemnych. Oczywiście ta ciężka antena satelitarna została obniżona i schowana jak się tylko dało przed wiatrem. Na następnym budynku znowu to samo. Co ciekawe, na każdej z tych pięciu czasz satelitarnych wychodzi korozja w podobnych miejscach, a stare te czasze nie są. Zobaczcie, ile ktoś zadał sobie trudu, aby zamontować antenę radiową na maście o zbyt dużej średnicy. Logiczne się wydaje, że oryginalny C-band anteny po to jest mniejszy, że jest przeznaczony właśnie do średnicy mniejszej masztu, a nie większej. Jeżeli dotrwaliście do tej części filmu, to zapraszam Was na pozostałe różne ciekawe rzeczy, które jeszcze powychodziły podczas regulacji multiswitchy. Teraz tak, normalnie to powinien być wzmacniacz kanałowy, żebyśmy sobie wyprostowali te wszystkie sygnały, takie jakie chcemy. No jest zwrotnica, nie ma wzmacniacza kanałowego. No i zobaczcie teraz tak, nie mam kompletnie kontroli nad tym. MUX 8 jest 56 siła, tu jest 53, 62, 54, 51, 49. To są multiplexy telewizyjny. Tutaj jest internet 58, 60, 62, ale że internet jest wyższy niż nasze multiplexy. Mer mamy wszędzie wysoki, tu mamy powyżej 35, powyżej, poniżej. Dwa ostatnie mamy poniżej. Te wzmacniacze Multiswitch ma niby jakieś LTE, RAID, zobaczymy sobie
To jest też LTE ID. Zobaczymy, czy sobie poradzi z tymi sygnałami. Trzeba posprawdzać wszystkie po kolei kable, bo już tutaj mam obrócone VLSHL-em. Jest obrócona kolejność. Astra wchodzi na A i Hotbird wchodzi na B. Zobaczcie, na B jestem teraz, to działa mi Hotbird. Jak przełączę na dissect A, wskakuje mi Astra. Tu jest A, czyli Hotbird, tu jest B, czyli Astra. A idzie tutaj i z tyłu jest B, tak jak na tym znaczku, z tyłu jest B, a na górze jest A. Czyli tu jest V, L, B, a powinien być A. Czyli B idzie tam. Tak. I wszystko trzeba poprawić. Znaczy, dziękuję bardzo za takie opisywanie. Jak są pomylone kable i tu mi jeszcze ktoś podłącza, to lepiej tego nie podłączaj, a ja sobie to sam zrobię. Bo teraz ja siedzę tutaj pół godziny będę siedział, będę teraz sprawdzał każdy jeden kabel po kolei, czy na pewno jest dobrze. Tu jest też pomylone HL z HH, jest obrócone wszystko. Wszystko muszę jeszcze raz porobić. Tu jest też pomylone. HH z HL jest pomylone, obrócone. Bo jestem podłączony pod HH, a mam HL. A zobaczcie, jak pada. Jak napierdziela. Dobra, wszystko jest poprostowane, poustawiane, poregulowane. Problem polega na tym, że pomimo tego, że te wzmacniacze, czy te multiswitche mają jakieś poziomy LTE, no to widzicie, że podbija nam prawie do 80 internet. Minusem tego, że nie mamy wzmacniacza kanałowego, jest właśnie to, że wchodzi nam internet i to, że mamy nierówne te wszystkie słupki. Na multiplexie doświetlającym mamy 75, na pozostałych 66, 61. Na spektrum nam podbija internet, zobaczcie, prawie do 80 dB. Słuchajcie, ja nie wiem, bo w któryś raz z rzędu widzę, że nie są zaciśnięte na dwa razy te kompresy. Powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, co to ma na celu, że się nie zaciska kompresów do końca. Bo ja nie rozumiem tego. Kabel z tego wychodzi, no musi być kompres na dwa razy zaciśnięty. No to ktoś zaciska z tej strony na dwa razy, a z tej na raz. Ja już na którejś wspólnocie to widzę, że nie wiem, jakiś jest może tutaj, co lepiej przewozi prąd, czy o co tu chodzi. I znowu poprzekładane kable. Musimy wszystko poprzekładać. I tutaj też poprzednik zostawił małą tutaj zagadeczkę. Oczywiście są poprzekładane wszystkie kable. Muszę po kolei wszystkie poodkręcać i posprawdzać, bo na wyjściu HH mam TVN. A tu z kolei na drugim wejściu HL mam HH. No być może któraś przepięciówka jest uszkodzona, dlatego nam nie przepuszcza sygnału telewizyjnego na dół. No to ja muszę wszystkie po kolei poodkręcać te kable. One są nieopisane, także nie wiem, który jest który. Muszę je tak samo wkręcić, żeby na dole mi się nie popieprzyło. Biorę się do pracy, no bo któryś kabel tej telewizji nam nie przepuszcza. Tu jest taka tabliczka znamionowa. Macie z tyłu napisane Hotbird, po kolei Astre i wszystkie anteny. Gdyby to było podłączone po kolei, no to odpinam dwa ostatnie i któryś z nich jest UHF, nie? Że na szczęście musiałem sprawdzić, który to jest kabel. Ten najdłuższy sobie wypchnąłem do środka i to jest tutaj to. I jak zwykle, moi drodzy, problem tkwi zawsze w szczegółach. Mamy zwarcie i w tym momencie nam nie przepuszcza kabel sygnału. Przejście z góry jest, możemy to podłączyć i wystroić. Minusem zastosowania zwrotnicy, a nie wzmacniacza kanałowego, jest brak możliwości wyregulowania sobie poziomów sygnałowych na wyjściu. Zobaczcie, jaka jest różnica między multiplexem trzecim, czyli kanał 27, a multiplexem drugim na kanale 23. 20 dB mamy różnicy. Jak wejdziemy sobie na kanał 27, tu jest pomiar z tego kanału, 80 dB. Ja mogę sobie to podciągnąć, załóżmy tam do 90, tak? I w tym momencie dolny mi wchodzi na 71,
No ale na gniazdku nie możemy mieć więcej niż 76. Dobra, stawmy na 80 i zobaczmy, jak to wygląda w mieszkaniu. Pomiar na mieszkaniu, moi drodzy, jest 74-75. Mamy sygnały z MUX-u 3 i multiplex 2 mamy 53. I to oczywiście będzie uzależnione od różnych czynników zewnętrznych. Przy wzmacniaczu kanałowym sztywno ustawiamy, że ma być 60, na wyjściu czy tam 70, koniec. Wzmacniacz kanałowy trzyma nam parametry. Kolejnym minusem jest to, że pojawił nam się multiplex 8 dwa razy i on będzie się dublował ludziom. I tu będzie taki problem, że jeżeli ktoś się nie skapnie, że jest akurat na MUX-ie 8 z kanału 7 ze 7, no to będzie mu klatkowało, nie? No bo to są takie wartości, które nie są jakieś superanckie. Na wzmacniaczu kanałowym jesteśmy w stanie sobie to wyłączyć. Włączamy sobie tylko to, co potrzebujemy. Przesyłam zdjęcia obejmy ze śrubką i jej zamocowaniem. Potrzebna w dwóch egzemplarzach. Z góry dziękuję. Poproszę o zdjęcie czaszy satelitarnej od przodu i od tyłu. Zdjęcie czaszy niepotrzebne. Jak pan ma obejmę taką jak na zdjęciu, nie przetwierdzoną na stałe do wysięgnika, ale taką, którą można odkręcić, to by mi wystarczyło. Powinna mieć śrubę mocującą do blaszki, która jest przy wysięgniku. Tego typu obejm już nie produkują, trzeba przerobić mocowanie na takie, które jest dostępne w sklepach. Abym mógł to zrobić, potrzebuję zdjęcie czaszy. Trzeba odpowiednio dobrać uchwyt, aby ogniskowa się zgadzała. Czasza ma średnicę około 80 cm. Trzeba by wymienić cały wysięgnik na taki ze stałą obejmą. Czasza jest stalowa. Nie wiem, czy opłaca się wymienić ten wysięgnik. Poproszę zdjęcie czaszy i wysięgnika od przodu. Jeżeli nie znajdę nigdzie takiej obejmy, to wtedy wymienię wysięgnik. Ale czy nie trzeba będzie kupić nowych konwerterów? Jeszcze do pana zadzwonię, jak nic nie znajdę. Proszę mi wysłać zdjęcie tej anteny. Nie można żadnego wysięgnika wymieniać, bo zepsuje pan ogniskowanie i nic nie będzie działać. Bez zdjęcia czaszy nie będę panu mógł pomóc. To znaczy, że muszę znaleźć taką obejmę, bo tylko taka pasuje do moich konwerterów i do umocowania na tym wysięgniku. Przepraszam, ale kończę rozmowę, ponieważ nie chce pan mi wysłać tego, co pana proszę. Ja pierdolę. Pewnie instalator tutaj uderzył w transporcie, na pewno. Na pewno. Wszędzie pouszkadzał. Musiał ją tutaj toczyć chyba. Jak Archimedes, kurwa, pod górkę. Sokrates, Platon, Arystoteles. Lol, 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 lol.